moja przyszłość? Że globalnego ocieplenia. Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę, w wielu miastach słychać wybuchy. W tym roku dobową liczbę już ponad protesty i zamieszki we Francji trwają od ubiegłego tygodnia. Informowały o ponad 31 tysiącach nowych przypadkach COVID-19. Będziemy się zwiększać obszary biedy, a duża część planety nie będzie się w ogóle nadawała do zamieszkania. To znaczy my dzisiaj zmierzamy ku katastrofie. O przyszłość to ja się boję.